Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Awesome Adventures of Captain Spirit. Zostały nam ostatnie rzeczy na liście, chyba. Chociaż jesteśmy tak w połowie mniej więcej według tego, co jest na tej liście, ale przypuszczam, że pójdzie już szybciej, bo już tyle rzeczy nie oglądam. Został nam jeszcze ogólnie ten domek do zwiedzenia tutaj. Oprócz tego pokonania tego bałwana chyba. Więc spróbujmy się zająć tym i zobaczymy, co nam zostanie z tego wszystkiego. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? I can't fight snowmancer looking like this. No fair. Aha. No to rebuild. Oh, snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight mandroid like that? What can we do? Co on ma za rękę w ogóle? Aha, puszka to jego buzia czy nos? Blow up. Aha, bo on mu wsadzi. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Tą fajerwerkę. Okej. Okay. Proszę, rozsadziło mu pół twarzy. Yes. Wiesz co? So cool. Czemu on ma papierosy w środku? Until Captain Spirit melted him. So the spiky. Now. Dobra. No, nie da się go naprawić. Dobrze. Jedziemy tutaj. Mnie tu ciekawi jeszcze bardzo. O, tu jest jakaś rozwalona ustawka. Dad won't fix this one because it's too dangerous to fix. Aha. No, bardzo kiepsko. Gdzie się tu wchodzi do tego domku? Behold, the flying fortress. Go up. Jaki otwarty ma ten domek, bardzo. Okej, okay, co to jest? That's Noctarius's son. He looks like his dad. Aha, no tak, tylko jest czerwony. Faktycznie. No, nadal mi brakuje tu jakichś zabawek z tej strony. W sensie tych wileńców wszystkich ogarnęłam, ale tych zabawek stąd. Będziemy musieli jeszcze poszukać. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? She's the ice queen. Właśnie, co z tego? Zabawki są dla wszystkich. A fortress looks safe since we last talked. Boże. Wygląda creepy ten misiek. Aha! Aha, to widocznie ta lalka. A królowa śniegu to była ona, to ta na górze, a tu jest ten misiek. To ja myślałam, że jeszcze będzie gdzieś trzeba ich szukać. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. We're lucky to have you. Keep up your good work. Dobra. Tu jeszcze coś jest. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Okej. Okay. Open. Open sesame. I loved watching Mom draw her comics. Aww.
What are you cooking me, my sweet Valentine? Your favorite dish? Pizza! Happy Valentine's Day, sweetheart. To w moim przypadku to byłoby spaghetti. Maybe I can use this to read the map. No, czy to jest do mapy? Dobrze, zabierz to. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Jeszcze tym samochodem się nie bawiłam w końcu. Ale to zrobimy These are na końcu. My favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Noah Raymond, John McClanahan, Scott Cicero. Ja się nie znam na baseballu, niestety. Nie, Harry listę did ze say mean things about dad, but I can't let him see this. Nie. Dear Mr. Erickson, I wanted to let you know that your son Chris got into a small fight with my son Harry Sorber and his friends after school this week. Chris claimed that they were saying inappropriate things about you, but Harry is not that kind of child and only knows you through me. As you might know, Harry is an honor student and a decorated Boy Scout. Maybe you should talk to Chris about his behavior. Aha, oczywiście. Brońmy każdy własnego syna. If this bullying continues, I will be forced to speak to this to his school. Masakra. Któryś kłamie i nie wiadomo tu. This is my worst report card. I'm doing better now. Yeah. Beaver Creek Elementary School. Matematyka B minus. Physical education. Chyba fizyka D. English C. History C plus. Elective art A. Dobra, rozumiem, że to nic więcej nie ma. Chyba. Dobra, coś jeszcze? Tutaj mogę usiąść. Aha. I had to rescue my old cereal bowl after dad used it for an ashtray. Gross. Jezus. Aha, tu mogę zejść na dół. No, podgląd na dom i las dookoła. Z jednej strony tak fajnie sobie mieszkać przy lesie, ale z drugiej za daleko wszędzie. Dobra, czyli mamy praktycznie wszystko oprócz skarbu i tego. Ale nie wiem do końca, jak mam to zrobić. Dobra, zejdźmy na razie na dół. Poszukajmy tego skarbu. Może właśnie tym samochodem mam wyjechać na tą planetę. Najpierw poszukamy skarbu. No, z powrotem do domu. Again. To było w moim pokoju. Decipher. Time for Captain Spear to put these pieces together. No, okej, okay, ja tu mam jakoś wracać, no. Jak mam to... Aha, bo obraca się... O Jezus! Oh my gosh! I have to place it right. No domyślam się, że musisz, że to jest moja drugą stronę w ogóle.
Jak ja mam to dopasować? Tu jest jakieś kółeczko, ale to mi nic nie pasuje. Może to ma być tak. The treasure map is not a secret anymore. It's mine. Dobra. Jest w jakichś skałach? A chyba domyślam się, gdzie to może być. Znowu muszę wyjść na zewnątrz. No weź to, skipnij. Wydaje mi się, że to w tych śmieciach będzie. Now I have the map to the Maze of Doom. Maze of Doom, okay. Oh, Jesus. Naprawdę? To jest takie duże? Dobra, to się nie spodziewałam trochę. Zawsze szłam wszędzie na lewiznę, bo na lewiznę zawsze były jakieś znajdźki, a potem na prawo się już szło główną drogą. Tak często jest w grach. Aczkolwiek, no nie wiem. Tutaj to mamy labirynt. Może w ogóle powinnam się trzymać z lewej strony? Albo powinnam... Może na tej mapie było coś zaznaczone. Na razie to mam wrażenie, że kręcę się w kółko. Jeszcze raz left. No, mam wrażenie, że się kręcę w kółko. Jednak powinnam iść right. Dobra, idź right. Nie, no to jest to samo. To będzie trudne. Powinnam być. A masz tą mapę gdzieś? Gdzie jest mój ekwipunek? No teraz nie mogę zajrzeć do ekwipunku. Nie da się. No nie, dobra. Muszę stąd wyjść i zerknąć na mapę, bo inaczej to. Jest do tego jakiś kod. Nie spodziewałam się, że to będzie labirynt. Nie spojrzałam na tą mapę aż tak dokładnie. Bo on oczywiście jej nie zabrał ze sobą, bo po co? Matko, trudne rzeczy są trudne. Proszę mi to skipować. Dobrze, że ten ojciec się nie budzi. Mamy czas na to, żeby to zrobić. Secret map. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Dobra, tu mamy, że pierwsze to jest lewo, potem jest prawo, lewo, lewo, tak? Lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Chyba. Lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo. Now I have a map to the Maze of Doom. Dobra, enter. Najpierw lewo, potem prawo, i potem dwa razy lewo. Oj, to się nie pomyliłam. Boże, jakie dźwięki tu są.
Chyba gdzieś doszliśmy jednak. Jak mu się oczy świecą. Sakra, jak kot w ciemności. No, faktycznie dungeon, że ja nie wiem. Tam było przejście chyba na wylot. Tak, ja wiem, gram 10-letnim dzieckiem. Dla niego wszystko może być możliwe. Ojej. Jakie secret, tajne rzeczy. No. Co to tutaj z homework? Słodki. O, biedny. Może zabierz ten skarb. Stamtąd. Nie. Mom was so pretty. I miss mom's smile. Dobra, skarb mamy ogarnięty. To teraz ta podróż. No, mi się wydaje, że to tym samochodem. Spróbujmy. Inspect. O, tam coś jest. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Dear Mr. Erickson, this is Dr. Tamara Coleman of Beaver Creek Social Services. As a representative in, of the country's elementary school district, we would appreciate if you could arrange to come in with your son, Chris Erickson, for a meeting on Monday at our local office. If you have any questions, please call our office. Yay. Czyli wzywają go z opieki społecznej. Smutne. Power drive. Here I come, Mantroid. Come on, let's get going. This is Captain Spirit. You copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Emergency! SOS! Crash landing! Ah! Yes. I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! Ojej. Wow. Podoba mi się, jak ta gra miesza te dwa światy. Wyobraźnią dziecka. Wyobraźnię dziecka z tym realnym światem. No wonder Mantroid lives here. Przypomina jakąś planetę z Mass Effecta. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely.
Dobra. Jakie dźwięki? What's that sound? Ty mnie nie pytaj. Something is coming. Or somebody. Mantroid, show yourself, you coward! Zmierzamy do jedynej latarni. Tam jest jakieś... jakiś drogowskaz. This time, you won't get away from me. I don't have to get away, because I'm fight me instead of hiding. Trochę myślałam, że jakby ten mantroid będzie jakimś odzwierciedleniem, nie wiem, może jakichś strachów albo jakichś przykrych rzeczy, które spotkały Chrisa. Być może częściowo tak jest, ale nie do końca się to jakby ujawnia w ten sposób. Co to robi ulica? Szybko, nie umieraj, kapitanie. Mantel, asteroid. Mam wrażenie, że to ma odniesienie do czegoś. Być może do tego wypadku matki. W sumie nie zwróciłam uwagi na nazwy ulic w tych notatkach. Może tam było coś na ten temat. A po prostu trochę to pomijałam. For what you did, Mantroid. I swear. Nie udało się go pokonać. Ale polecieliśmy tam. Wszystkie rzeczy mamy załatwione. Ale tak jak mówię, mam wrażenie, że jakby ten mantroid i ogólnie tutaj te wszystkie zachowania mają jakiś związek z matką i z tymi przykrymi rzeczami, które... nawet nie wiedziałam, że on ślady zostawia. Dopiero teraz zauważyłam. Te wszystkie rzeczy mają związek bezpośrednio z nim i z jego bólem. Ale no kurczę, do końca nie umiem tego powiązać, bo nie wiem, w tych notatkach pomijałam właśnie jakieś takie nazwy własne czy coś i nie wiem w sumie w końcu, czy było tam jakieś odniesienie czy nie. Jakby co, dodawajcie znać oczywiście w komentarzach, ja wszystko chętnie poczytam, bo no jak mówię, mi na pewno umykają takie rzeczy. Dobra, skoro wszystko żeśmy zrobili, to myślę, że możemy obudzić tatę. Przypuszczam, że to będzie ostatnia rzecz do zrobienia. Więc... let's go! Dad, you sleeping?
Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, whoa. Hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Na pewno pójdzie po to drzewko. Dad, are you okay? Do I look okay? No, I tripped. Can't even watch one goddamn game. That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Cudowna urodzina macie. No jak nic, opieka społeczna. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? Doing homework? Just doing homework, you know? On a Saturday? I didn't know you were such a good student. No. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Aha, is everything fajerwerki. Okay? decorating the tree. Totally. Me and my dad were just decorating the tree, and I tripped over the lights, and the tree almost crashed on me. But Dad caught it, and he fell, so... Gee, that's some story. Is everybody all right? Yeah. Must have been quite a scare. I hope you have something else planned for today. Work on the treehouse? I wanted to fix up the treehouse. Maybe Steven could come by and help? Well, that sounds like a fun job for a father and son, right? He's not good. Yeah, but, you know, my dad isn't good at building stuff, like Steven. Oh, Lordy, don't I know it. And Steven loves any excuse to break out the toolkit to help you. He's way better with hammers than Dad. Yes, he certainly is. Steven would probably build you a tree city if you asked. So don't you dare. You're a good son, Chris. Listen, Chris. I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Understand? We're here for you. Okay. Sure. Thanks. Nie do końca ogarniam, kim ona jest. I promise I'll see you later. Jestem kiepska w tym.
To raczej nie jest so what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have, huh? No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like 10 your lat. Mom. Every time I look at you, I tell you talk. Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Aha, świetnie, jeszcze będzie go obwiniał. Zaczepiście. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes! Yes, you did! No, listen, Chris! Zmarzniesz tam. O nie. Aha. Okej. Okay. Żeby faktycznie miał jakieś moce. Oho. Ciekawe, czy oni to widzieli. Be continued. Okej. Okay. To było ciekawe. Jestem bardzo ciekawa. Czy w Life is Strange 2 kieruje się nim też? Czy jest jakaś inna postać? Okej. Okay. Dobrze, tak to kończymy tą krótką serię. Wiem, że było bardzo krótko, ale no jakby chciałam koniecznie przejść tę część zanim ruszę do Life is Strange 2, bo no tak jak mówiłam, te gry są połączone ze sobą. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, bo nie znałam ani wcześniej Kapitana Spirita, ani nie znam Life is Strange 2 w ogóle. Więc no nie wiem właśnie, czy się kieruje dalej Chrisem w dwójce, czy on się po prostu gdzieś tam pojawia, czy to jest jakaś rodzina, może to był sąsiad właśnie tych, nie wiem, ludzi, którzy tam potem w dwójce występują. Nie mam pojęcia za bardzo, nie mówcie mi oczywiście na razie. Jak zagram, to się dowiem. No i na razie wyszło to całkiem spoko, w sensie gra mi się podobała, motyw był bardzo taki no standardowy, wiadomo, jakby matka ginie w wypadku, ojciec nie umie sobie z tym poradzić i sięga po alkohol, co odbija się na tym młodym i widać było, że ten ojciec zupełnie inaczej się zachowuje jakby bez alkoholu, a zupełnie inaczej po alkoholu, to jakby dwie różne istoty i rozumiem dlaczego jakby ten syn też go kochał, nie? No bo jakby bez tego alkoholu był w stanie zrobić dla niego wszystko, nie? I się z nim bawił i się śmiał i żartował i byłby w stanie pojechać pewnie po to drzewko, gdyby nie fakt, że się jednak schlał.
No i jakby podejście tego, no mimo że takie bardzo standardowe, no to wyszło całkiem fajnie. Jak na tak krótką grę w sumie, to przekaz był taki no dosyć mocny. I właśnie jedyne co się zastanawiam, czy faktycznie właśnie te jego wizje Chrisa miały jakiś związek z tym, z tymi wszystkimi rzeczami, które się wydarzyły w jego życiu. Bo właśnie nie zwróciłam uwagi na jakieś tam elementy typu nazwy ulic i tak dalej. Trochę mam wrażenie, że to ma znaczenie wszystko i na pewno nie bezpośrednie, ale gdzieś tam właśnie poukrywane. Przepraszam za ten brak muzyki, ale tak jak wspominałam, nie chciałam mieć problemów. A niestety Life is Strange, czy w ogóle wiele gier ma problemy z muzyką. Potem na YouTubie. No, sam gameplay był całkiem fajny. Fajnie podobało mi się, że mogliśmy właśnie te wszystkie rzeczy robić a la superbohaterskie. Że on miał to tak podzielone wszystko i te elementy się właśnie tak mieszały między sobą. Typu właśnie wyobraźnia Chrisa z rzeczywistością. Całkiem fajnie. Fajne były zagadki, także no, wyszło całkiem spoko. O, nawet się włączyły dźwięki chyba ćwierkania ptaku. To w ogóle historia z tym hot dogiem mnie rozwaliła. Chyba najbardziej. Jak dorośli w to grają, to założę się, że wielu ma takie ciekawe skojarzenia dotyczące tego. Takie mam wrażenie. No i nic. Chętnie posłucham, co wy sądzicie na temat tej gry. Chętnie poczytam wasze komentarze. W sumie nagrałam to na jeden raz, więc nie mam jakby odniesienia do tego, co pisaliście nawet po pierwszym odcinkiem, ale po prostu ta gra jest na tyle krótka, że ciężko jej nie nagrać na raz, więc jakby później sobie to wszystko nadrobię. Tak jak mówię, poczytam chętnie wasze interpretacje tego wszystkiego. Może zauważyliście, na pewno zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłam. I co ma, jakby, co dodaje więcej sensu tej historii. No i cóż, to było w sumie wszystko ode mnie. Ja może wyjdę z tych napisów końcowych. Tylko mam nadzieję, że całkiem z gry mi nie wyjdzie. O nie, dobra. To są wszystkie rzeczy, które żeśmy zrobili. Meet Chris again in Life Strange 2. Dobrze. Będziemy grali. Tylko jeszcze nie teraz. No, także to by było chyba wszystko ode mnie. Tak mi się wydaje. Ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeśli oglądaliście. Za wszystkie opinie i komentarze, które się pojawią pod odcinkami. Przepraszam, tak nie mam rozeznania, ile tego się pojawiło, ale dziękuję za każde naskrobanie, bo to wiele dla mnie znaczy. Lubię czytać, co tam piszecie. No, czy mogłoby się wczytać, bo mam wrażenie, że sobie zaraz wywali mi wszystko. Okej, okay, włączyło się, dobra. Czy to napis nie był wcześniej żółty? Teraz jest niebieski. Coś jest jeszcze jakieś ekstra. Aha, bo to są wszystkie te dokumenty. Czekajcie, tak luknę tylko na szybko. Czy tutaj były te nazwy ulic? Tak, Mantle Street and Asteroid Drive. Dlatego jest Mantle Asteroid, czy Asteroid Mantle, coś takiego. No w każdym razie w tej ostatniej przygodzie mieliśmy te dwie ulice.
Więc no, dobra, to już sobie potwierdziłam. A, czy to faktycznie było? Dobrze, już nie przedłużam więcej. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w Life is Strange 2. Pa, pa.